tego widoczu. I pan władzę sprawę, komisarz na pewno powie więcej, ale ja myślę, że nasze, my też budujemy tradycje, którzy jakby na nowo odkryli to miejsce, którzy startowali. Wybitne powstały prace, wybitne realizacje, wsparcie, ponieważ był trochę większy lokal. W tej chwili troszeczkę już ta wystawa jest jakby radosne spotkania twórców z materiałem ceramicznym, który jest znakomity właśnie w naszych okolicach. Thank you.
Znajdujemy się dzisiaj w salonie BWA w Jeleniej Górze, gdzie otwarto wystawę 30. ogólnopolskiego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego, który odbywał się w sierpniu w Bolesławcu w 1994 roku. Wystawa ta skupiła wokół siebie bardzo dużo artystów. Wyjątkowo, jak na 30. spotkanie, było ich prawie 30 i spotkali się artyści naprawdę wysokich lotów. Możemy powiedzieć, że zaszczycili nas niektórzy wielcy już artyści uznani i w kraju, i za granicą. W związku z tym poziom wystawy jest też również bardzo wysoko oceniany przez wszystkich, a ja osobiście cieszę się ze spotkań ze wspaniałymi twórcami i to, że impreza po prostu jest jakoś tak wspaniale oceniana i że będzie jakaś impreza, która nadal będzie przyszłością tego naszego miasta Bolesławca. Myślę, że te spotkania ceramików i rzeźbiarzy, a również i malarzy, i również i grafików, szalenie jakoś wzbogacają naszą kulturę, nie tylko polską, ale i tą dolnośląską, a zarazem też wspomagają w zrozumieniu, w odbiorze tej sztuki i tych zwykłych mieszkańców tego miasta, jakim jest Bolesławiec, który słynie właśnie tych wspaniałych materiałów ceramicznych, które są właśnie między innymi przyczyną, że się ci artyści pojawiają tam w takich trudnych miesiącach letnich, w bardzo trudnych warunkach, przeważnie panują upały, w bardzo trudnych warunkach pracują i w zakładach ceramicznych. Zrozumienie miejskich władz, a również i dyrektorów zakładu, które już przechodzą z przeobrażenia, tworzą się spółki, a więc przechodzą już jakby na własny garnuszek, jest znakomite. Nadal jakby wspierają tą imprezę nawet i nawet w jakiś sposób sponsorują, udostępniając bezpłatnie miejsca pracy i również nawet przeznaczając niemałe kwoty nawet na druk katalogu. Ja uważam, że te nasze jakieś doświadczenia, jakie mamy od kilku lat, związane